godności, chwały i uwielbienia.
ze skła ziemia łaknąca wody. Albo w swoim sercu, albo półgłosem wyśpiewuj swoją tęsknotę za Bogiem. I niech ta tęsknota będzie taka, że wzruszy go w tobie. Wołaj go, odnajduj go swoją tęsknotą za nim. Thank you.
gdzie siebie najmniej akceptujesz? Czego w swoim ciele nie akceptujesz? Czego nie lubisz? A może nienawidzisz nawet? Pozwól, aby Jezus to miejsce przytulił, ucałował. Pokazał ci, jak ono jest drogocenne dla Niego. Że żaden grzech, żadna nieczystość nie jest w stanie zabrudzić twojego ciała tak, żeby Bóg ze wstrętem się od niego odwrócił. Żadne spojrzenie drugiego człowieka, żadne oskarżenia demona o to, że jesteś brzydka, że jesteś beznadziejny, nie może w żaden sposób naruszyć błogosławieństwa, czułości, z którą Bóg kształtował ciebie w łonie twojej mamy. Każdy szczegół twojego ciała, każdy szczegół jest przez niego kształtowany. Pozwól, aby on teraz dotykał ciebie. Jego pocałunki, które składa na twoim ciele. Pozwól, aby on cię przytulił, objął swoimi ramionami i w tym uścisku Boga z człowiekiem niech dokonuje się uzdrowienie. Przyjmuj jego miłość. Uzdrawiam przez ciebie.
nadzieję.